Dlatego, że uważam, że to nie jest żaden strajk kobiet, tylko parada głupoty feministek. Dlatego, że to nie są żadne żydowskie kamienice, tylko kamienice odbudowane po II wojnie światowej przez obywateli Polski. Czy Polska powinna wyjść z Unii? Ja bardzo serdecznie witam tych, którzy nas dzisiaj oglądają. Witam Alicję Łódzką, która jest z nami. No właśnie, ja tylko będę tłumaczył. Tutaj mam Alicję z boku, więc czasami będę na nią zerkał. A Alicja siedzi w jakimś ciekawym miejscu. Co to za miejsce, Alicja? Cześć. Ja witam też oczywiście wszystkich. W tym momencie jestem w Krakowskim Centrum Wolności, czyli w biurze partii Korwin i biurze poselskim posła Konrada Berkowicza. Znalazłam się tutaj, bo mimo mieszkania w centrum Krakowa mam w domu beznadziejny internet, także na szczęście partia mnie wsparła i siedzę tutaj. Tak. Partia rządzi, partia radzi, partia nigdy cię nie zdradzi. Tak jest, pomogła ci się z internetem. Alicja jest członkiem Młodych dla Wolności, czyli młodzieżówki partii Korwin. A z tego, co mi opowiadałaś, do partii Korwin zamierzasz wstąpić, ale brakuje ci jeszcze stażu, rozumiem? Brakuje mi kilku miesięcy do 18 urodzin po prostu, a partia Korwin przyjmuje członków od 18 roku życia. Także tak aktualnie prowadzę tę młodzieżówkę w Krakowie i partia zapewne też się tam jakoś w najbliższym czasie pojawi. Wiesz, ja wytłumaczę tutaj oglądającym nas, że poznałem cię dzięki mojemu koledze Michałowi, który również działa w partii Korwin. I nie spodziewałem się, przyznam szczerze, kiedy powiedział, że szuka kogoś do rozmowy ze mną, że trafię na kobietę, ponieważ no, w mainstreamowych mediach, zarówno tych powiedzmy rządowych, jak i tych komercyjnych, partia Korwin kojarzy się raczej z mężczyznami, z tym męskim ruchem. No i właśnie, to jest moje pierwsze pytanie. Co zmotywowało młodą kobietę, co takiego zachęciło młodą kobietę do przyłączenia się do partii Korwin, do tego środowiska? Nie wiem, czy jest jakakolwiek, jeśli chodzi o to, różnica między młodą kobietą a młodym mężczyzną. Oczywiście po prostu poglądy przede wszystkim gospodarcze. No ja dołączyłam oczywiście do partii Korwin, teraz mamy Konfederację, natomiast kiedy wstępowałam, to tutaj pierwszy raz przyszłam, to istniała tylko partia Korwin. Partia Korwin zawsze była jakoś bardzo bliska memu sercu, zawsze byłam ogromną fanką Janusza Korwin-Mikkego, lidera partii. Potem poznałam też przede wszystkim przez wybory samorządowe obecnego posła Konrada Berkowicza. No i tak jakoś się stało, że tutaj trafiłam i bardzo się z tego cieszę. Czyli nie żałujesz, nie wypisujesz się od korwinistów? Nie, nie. Okej. W Sejmie Konfederacja, czyli w tym partia Korwin, jest po raz pierwszy, no taki można powiedzieć największy powiew świeżości, mimo że sam Janusz Korwin-Mikke w polityce jest, można powiedzieć, od zawsze. W tej takiej współczesnej po 89 roku, to jednak tutaj partia Korwin i Konfederacja pojawiła się po raz pierwszy w Sejmie. Mówicie, tutaj zacytuję wypowiedzi Konrada Berkowicza, innych posłów Konfederacji, że jesteście tutaj alternatywą dla tak zwanej bandy czworga, tego określenia często, to określenie często pojawia się czy w mediach właśnie Konfederacji, czy partii Korwin. Ja mam pytanie, jakie właśnie, gdyby partia Korwin mogła dzisiaj objąć władzę, mieć rząd, mieć większość, to jakie pierwsze trzy rzeczy by zrobiła dla Polaków, żeby w Polsce żyło się lepiej, żeby naprawdę stali się alternatywą dla, jak to określacie, bandy czworga? Wiesz co, z naszym programem i z naszymi głównymi postulatami jest o tyle taki problem, co bardzo często podkreśla nasz prezes, że ich nie da się wprowadzać po kolei, tak? Dlatego że chociażby takiej dużej obniżki podatków, jaką my postulujemy, czyli likwidacji podatku dochodowego całkowicie,
dobrowolnych składek ZUS oraz obniżenia wielu innych podatków nie da się przeprowadzić bez wprowadzenia w tym samym czasie redukcji po prostu w budżecie państwa. Tak, więc jeśli chcemy coś zrobić z jednej strony, to oznacza to, że od razu musimy też zrobić drugą rzecz. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, co zrobilibyśmy jako pierwsze. Zależałoby to też pewnie od dokładnej sytuacji politycznej, bo przejęcie władzy to jest bardzo, bardzo szerokie określenie. No a na pewno nasze główne postulaty to jest właśnie likwidacja podatku dochodowego. To jest wprowadzenie też takiej większej wolności w naszym życiu codziennym, czyli chociażby postulat legalizacji marihuany, czy takie kwestie jak ten dobrowolny ZUS, o którym też bardzo dawno mówimy. Także nie jestem w stanie powiedzieć, co by było pierwsze, ale myślę, że nasze reformy byłyby czymś naprawdę dużym i czymś na szeroką skalę. Często w zasadzie, czy to doktor, nie mylę się, doktor Mentzen, nie chcę pomylić tytułu naukowego, tak, Sławomir Mentzen jest doktorem ekonomii. Tak, doktor ekonomii, czy chociażby pan Korwin, często mówią w mediach mainstreamowych o wolnym rynku, że to jest dążycie do jak najbardziej zbliżenia się do tej idei wolnego rynku. No wielu przeciwników idei wolnego rynku mówi, że to jest to, co oglądaliśmy chociażby w dziele Reymonta Ziemia Obiecana. Nie wiem, czy czytałaś książkę albo oglądałaś świetny film Andrzeja Wajdy. To jest taki, że boją się tego, że taki wolny rynek doprowadzi do bardzo krwawego kapitalizmu, takiego w tym sensie bezwzględnego, strzelania do ludzi i tak dalej, kiedy będą się buntować. I jak partia Korwin chciałaby wprowadzać zwiększenie wolności gospodarczej tak, żeby no, nie nastąpiła sytuacja, kiedy ktoś będzie trafi na brugi, będziemy mieli tłumy ludzi żebrzących na ulicach. No, zakładam, że być może doprowadzi to właśnie przynajmniej w początkowej fazie do zwiększenia bezrobocia, dlatego w pewien sposób myślę, że niektóre osoby obawiają się, że po prostu będziemy oglądać takie obrazki jak z czasów wiktoriańskich, że ludzie nie mają, niektórzy ludzie po prostu nie poradzą sobie w wolnym rynku i będą umierać na ulicach. Czy partia Korwin stara się jakoś, ma jakiś pomysł na to, jak taki wolny rynek wprowadzić w życie? Okej, okay, dobrze, no to po kolei. Po pierwsze, porównanie do dzieł literackich, to również z drugiej strony wbija szpileczkę, jeśli chodzi o dzieła chociażby Orwella, tak? Tak jak mamy klasyki, jak na przykład rok 1984 i inne jego książki. Także również można pytać socjalistów, czy... O, pokażę, bo żeby ludzie nie myśleli, że jestem takim tylko głupim dziennikarzem, pokażę tobie też, że jestem wielkim fanem George'a Orwella, tak więc wiem, o czym mówię. Oczywiście George Orwell, jak wiemy, był socjalistą, no ale jakoś nikt nie zarzuca socjalistom, że tak krwawo, tak źle skończą się ich pomysły. Natomiast przechodząc już do tego wolnego rynku. W odróżnieniu od lewej strony polityki, my wierzymy w dobroć ludzi i wierzymy w to, że ludzie chcą pomagać i ludzie będą pomagać, zwłaszcza jeśli mają za co pomagać. I wierzymy, że ci, którzy są inteligentni, pracowici, a którym się na wolnym rynku powiedzie w życiu, to nie są zimni banksterzy kąpiący się w worach pieniędzy, tylko normalni ludzie, którzy też widzą potrzebę pomagania innym. Dokładnie tak samo jest teraz. Jest mnóstwo fundacji, jest mnóstwo osób tu zaangażowanych, a jest naprawdę ludzie chcą pomagać, muszą mieć tylko jak to robić. Teraz nie każdy, kto chciałby pomagać, ma jak, bo ma zmniejszone wpływy ze względu na to, że jest ograbiany przez nasze państwo. Także wierzymy w dobroć ludzi. I jeszcze powiedziałeś o tym, że doprowadziłoby to do wzrostu bezrobocia. Otóż moim zdaniem przynajmniej byłoby kompletnie odwrotnie. Zauważmy, że mamy teraz coś takiego jak pensja minimalna.
Pensja minimalna z góry narzuca nam, ile jest minimalnie warta jakakolwiek praca. A może być człowiek, który jest na przykład jest tak mało inteligentny albo tak mało pracowity, że jego praca nadal jest coś warta i nadal mógłby na siebie zarabiać, natomiast jest warta mniej niż płaca minimalna. W wypadku, kiedy chociażby takiej płacy minimalnej nie ma, on może pracować po prostu za stawkę niższą niż ustalona obecnie. Rozumiem. To przejdźmy do tematu, ponieważ ja nawet miałem wątpliwości, kiedy szukałem kontaktu z partią Korwin. Czy wy się nazywacie Korwin, czy Wolność? Bo na niektórych starszych, archiwalnych zdjęciach widnieją takie napisy Wolność, dokładnie w tej samej grafice, co napis za tobą Korwin, jeśli się nie mylę. To nastąpiła jakaś zmiana, rozumiem, nazwy. Była Wolność, teraz jest Korwin? Nie, nazwa partii to jest Korwin. Mamy popularne hasło, z którego często korzystamy. Korwin to wolność, wolność to Korwin. A młodzieżówka partii Korwin wiele akcji jest naszych związanych z wolnością, natomiast nazywamy się partia Korwin. Rozumiem. Okej, no to o tej wolności porozmawiajmy trochę. Chociaż nie, jeszcze bym wrócił do jednego tematu, bo tutaj mi się nasunął. Mówicie o pomocy charytatywnej. Czy partia Korwin w takim razie dogadałaby się z Jerzym Owsiakiem, który prowadzi no, chyba najgłośniejszą zbiórkę charytatywną w Polsce, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Potrafilibyście znaleźć wspólny język na tym polu? Jesteśmy partią polityczną, a nie organizacją charytatywną, więc nie wiem, jak dokładnie miała przebiegać nasza współpraca, natomiast ja prywatnie oczywiście popieram i myślę, że my też wszyscy jako wolnościowcy jesteśmy za tym, że jeśli ktoś prywatnie chce organizować, zwłaszcza coś, co ma pomagać innym ludziom, to jest to na plus i ja zawsze się staram co roku wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No to w sumie jest ciekawe to, co mówisz, bo wychodzi na to, że o ile na co dzień kłócimy się, czy to prawica z lewicą, czy lewica z prawicą, to być może właśnie spotkanie się przy puszkach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogłoby się okazać miejscem, w którym można by się gdzieś zjednoczyć i powiedzieć, że można by gdzieś współpracować na jakimś polu właśnie tej charytatywności. Myślisz, że mogłabyś, na przykład wczoraj rozmawiałem z Ewą Owerczuk z partii Razem, myślisz, że mogłybyście razem zbierać do puszek na potrzebujących ze służby zdrowia? Nie wiem dlaczego nie. Tak jak w codziennym życiu współpracujemy na co dzień, chociażby poza polityką, w szkole, na uczelni, w pracy z ludźmi o różnych poglądach, to nie wiem czemu miałoby się to zmienić podczas akcji charytatywnych. Także nie widzę powodu, dlaczego nie. No to bardzo się cieszę, bo to zawsze jest takie boję się, że jest już tak jak trochę jak w mainstreamowych mediach. Nieważne co oni zrobią, my będziemy anty i w drugą stronę, więc bardzo się cieszę, że słyszę od ciebie takie słowa. No to o tej wolności. Czy każdy powinien mieć prawo do noszenia przy sobie broni? Każdy. Wiesz co, ciężko mi jest na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, bo ja w ogóle nie jestem kompetentna, żeby się na ten temat wypowiadać. Wielu moich kolegów tutaj studiowało, czy bezpieczeństwo państwa, czy ma licencje strzeleckie i się tym zajmuje, także ja nie czuję się dość kompetentna, żeby na ten temat się tak stricte dokładnie wypowiadać. Na pewno uważam, że powinniśmy w jakiś sposób uprościć procedury pozwolenia na broń, ponieważ otrzymanie takiego pozwolenia w tym momencie w Polsce jest dosyć skomplikowane i jesteśmy też jednym z najbardziej rozbrojonych państw w Europie. Mamy bardzo mało broni. Ale czy każdy, no w Stanach Zjednoczonych, z tego co wiem, to w niektórych stanach trzeba chociażby przejść testy psychologiczne i psychopaci broni nie dostają. Także myślę, że powinniśmy rozszerzyć możliwość posiadania broni na coraz więcej osób, uprościć maksymalnie taką procedurę otrzymywania takiego pozwolenia, ale co do szczegółów, to zapraszam do dalszych rozmów z moimi kolegami, którzy mają wykształcenie czy doświadczenie w tym kierunku. No powiem ci,
Jestem w lekkim szoku, że tutaj słyszę odpowiedź. Proszę porozmawiać z kimś bardziej kompetentnym, ponieważ no, to robi. Nie, jestem pod wrażeniem naprawdę, że mówisz takie słowa, bo ciężko czasami jest w wywiadzie powiedzieć, że są ludzie, którzy mogą się po prostu znać na tym lepiej. A więc tutaj punkt dla ciebie. Czy. Jak określenie wolnościowcy ma się do faktu, że popieracie zakaz aborcji, czyli de facto ograniczacie jakieś prawo? Czy w ten sposób jakby partia, która ukochała sobie wolność, jednocześnie stara się tę wolność w pewien sposób ograniczyć? Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to partia Korwin jako partia przez ostatnich kilka dobrych lat była oczywiście za kompromisem aborcyjnym. To, co się odbyło w ostatnim czasie w Sejmie, głosowali za tym posłowie z ramienia, a poza tym to w ogóle nie zostało podjęte przez posłów Konfederacji, tylko przez Trybunał Konstytucyjny, a nikogo z partii Korwin Tak, czy ale Konfederacji z posłowie Trybunału Konstytucyjnego Konfederacji nie ma. podpisali się pod zapytaniem. To było zapytanie, czy obecne przepisy są zgodne z konstytucją. Trybunał wydał orzeczenie, że nie były. No ale dokładnie tak samo jak idę do prawnika i proszę go o poradę prawną, czy coś, co chcę zrobić, jest legalne, no to nie denerwuję się na prawnika, jak mi powie, że to nie jest legalne, tylko denerwuję się na głupie prawo, tak? I tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację. Partia Korwin od wielu lat mówiła o kompromisie aborcyjnym. Natomiast działacze u nas, ja nie mogę się wypowiadać absolutnie za wszystkich, ponieważ mamy działaczy zarówno skrajnie pro-choice, jak i skrajnie pro-life. Także są osoby wśród nas, które na samym początku nawet sympatyzowały w jakiś sposób ze strajkami kobiet. Są osoby, które zbierały podpisy razem z Kają Godek, także przekrój jest niesamowicie szeroki i absolutnie nie mogę mówić za wszystkich. To odpowiedź za siebie, bo właśnie kolejne pytanie mam takie trochę prywatne. Jak nie chcesz odpowiadać, to powiedz pomidor i przejdziemy dalej. Czy byłaś na strajkach kobiet? Nie byłam na strajkach kobiet. A dlaczego? Bo przecież nazwa strajki kobiet, no to chyba zaprasza bardzo wszystkie kobiety do wzięcia w nich udziału. Dlatego, że uważam, że to nie jest żaden strajk kobiet, tylko parada głupoty feministek. Generalnie rzecz biorąc, podejrzewałam to już oczywiście od pierwszego dnia, zastanawiałam się tylko, kiedy to się stanie. Wiele osób na samym początku tych strajków, wiele kobiet dało się wkręcić w jakąś taką obłudną iluzję, że to jest strajk, który na celu ma to, żeby było jak było, żeby utrzymać ten kompromis aborcyjny, a już parę dni później pojawił się wręcz program wyborczy strajku kobiet z hasłami takimi jak kasa na kulturę, hajs na ochronę zdrowia, małżeństwa dla osób LGBT, tak? To jest po prostu, trzeba to powiedzieć jasno, ruch polityczny, a nie żaden strajk kobiet. To jest banda feministek, które wymyśliły sobie, jak miałaby wyglądać ich polska, lewacka Polska ich marzeń. I próbują to realizować pod wydmuszką tego, że kobiety są zagrożone i że wszystkie kobiety muszą się zjednoczyć i je popierać. To nie jest prawda. I znam bardzo wiele kobiet, które takiego strajku nie popierają. Myślę, że jestem jedną z nich i trzeba po prostu powiedzieć wprost, że to nie jest żaden strajk, tylko ugrupowanie polityczne. Czyli nazwa Strajk Kobiet ci się nie podoba, nie powinno się to tak nazywać. Nie, absolutnie, absolutnie nie. Rozumiem. To jeszcze o tej wolności trochę. Powiedziałaś tutaj o parach homoseksualnych. Kiedy szukałem, robiłem research zarówno w waszych mediach, bo posiadacie tutaj, powiem, posiadacie telewizję Konfederacja na YouTubie i telewizję Korwin. Tak, to są dwie osobne telewizje, Korwin TV. Tam zobaczyłem taki wywiad z Januszem Korwinem-Mikke, który powiedział, że
nie powinno być w ogóle małżeństw cywilnych. Wszystko, co jest małżeństwem, powinno być regulowane albo przez Kościół, albo przez nie wiem, przez jakieś związki, tego już nie dopowiedział. Zgadzasz się z takim poglądem? Nie powinno być w ogóle ślubów cywilnych? Jak najbardziej. Generalnie powinniśmy mieć po prostu swobodę zawierania umów i czy to jest matka z córką, czy kobieta i mężczyzna, czy dwóch mężczyzn, to nie ma żadnego znaczenia. To, że ktoś chce pójść do notariusza i się umówić, ty po mnie dziedziczysz, ja mogę cię odwiedzać w szpitalu, wspólnie rozliczamy się z podatków. To jest jedna sprawa, a to, czy ktoś chce potem sobie zrobić dużą imprezę i nazwać to ślubem, to jest druga. Natomiast generalnie rolą państwa nie jest wtrącanie się w życie ludzi, nie jest regulowanie w żaden sposób tego, z kim mogą lub nie mogą być. Tym powinny się zająć związki wyznaniowe. Jeśli ktoś jest osobą religijną i chce sobie taki związek zawrzeć w kościele, to jak najbardziej. Natomiast państwu myślę, że nic do tego. Możesz proszę cię powtórzyć ostatnie zdanie, bo coś nam przerwało. Myślę, że jeśli ktoś chce zawierać małżeństwo w kościele, bo jest taką religijną osobą, to jest jego sprawa, natomiast nie powinno to w żaden sposób interesować państwa. Czy w Polsce możemy mówić o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn? Myślę, że generalnie rzecz biorąc, coś takiego jak równouprawnienie nie ma bytu ze względu na to, że mężczyźni i kobiety są różni i to są dwie różne płcie, które mają swoją specyfikę i potrzebują różnych przywilejów, różnych praw. Natomiast generalnie rzecz biorąc, mężczyźni i kobiety są według polskiego prawa równi. Także jeśli o to chodzi w równouprawnieniu, to tak. Jeśli chodzi o, że tak powiem, bardziej lewicową terminologię i ich definicję równouprawnienia, to wolałabym, żeby nigdy nie nadeszło. Aha, czyli dla ciebie, rozumiem, ty po prostu równouprawnienie interpretujesz jako równość wobec prawa, co chyba wychodzi jakby z rozłożenia tego słowa równouprawnienie. Okej, szybkie pytanie, bardzo krótkie, tak, nie, tylko tyle. Czy Polska powinna wyjść z Unii, w tej, która jest w takim kształcie, jak jest dzisiaj? Czy z takiej Unii powinniśmy wyjść? Tak, ale trzeba to zrobić w mądry sposób. Czyli w jaki sposób trzeba to zrobić? Myślę, że generalnie oczywiście na ten temat jest bardzo dużo różnych pomysłów. Mi osobiście najbardziej podoba się i brzmi dobrze ten wyjście blokowe, przekonanie innych państw, chociażby Włoch czy naszych bliższych sąsiadów, jak Czechy, że to nie ma sensu i że trzeba z tej Unii wyjść dużym blokiem. Bo wiadomo, jesteśmy małym krajem i w porównaniu chociażby do Wielkiej Brytanii, która niedawno dokonała Brexitu, moglibyśmy mieć problem z pewnymi negocjacjami, które są jednak niezbędne do zachowania jakiegoś tam poziomu współpracy. Czyli Czesi myślisz, że Czesi dzisiaj są, na przykład dałoby się inne w ogóle kraje przekonać do wyjścia z Unii? No, Włosi de facto już są w tej Unii bardzo, mają strefę euro, znacznie dłużej niż my są w Schengen, więc tak naprawdę oni są w tej Unii jeszcze głębiej. Myślisz, że udałoby się dzisiaj, no może Węgry, ale umówmy się, Węgry to nie jest gigant na mapie świata. Czy dałoby się dzisiaj inne kraje przekonać również do wyjścia z Unii, tak jak mówisz, wyjść blokowo? Myślę, że tak i mam taką nadzieję i mam nadzieję, że w końcu to się uda, chyba że Unia się wcześniej rozpadnie. A co jest takiego złego w Unii Europejskiej, że uważasz, że powinniśmy z niej wyjść? Bardzo, bardzo jedna prosta, zasadnicza sprawa. Wbrew temu, co słyszymy, tracimy na Unii Europejskiej więcej pieniędzy niż z niej dostajemy. Polecam wszystkim przeczytać, to jest dosyć gruba książka, ale warto,
raport Tomasza Cukiernika 10 lat w Unii Europejskiej, który dokładnie wszystko przeliczył, podsumował i naprawdę z tej Unii, na tej Unii tracimy więcej niż z niej dostajemy, także bardzo prosta sprawa finansowa. A poza tym, i to jest coś, co bardzo często mówi Konrad Berkowicz, z czym ciężko się nie zgodzić, jeżdżąc po Polsce, zwłaszcza po mniejszych miejscowościach, chociażby tutaj u nas w Małopolsce czy w Świętokrzyskiem, mamy bardzo dużo takich tabliczek. Zrealizowano z budżetu Unii Europejskiej i bardzo mnie to zastanawia, ile by było tabliczek, że coś nie powstało ze względu na ograniczenia Unii Europejskiej. Unia Europejska tylko zwiększa nasze możliwości i uważam, że wpływa negatywnie na nasz rozwój, ale też tak jak mówię, na niej dość sporo tracimy. No i oczywiście zagraża naszej suwerenności. Myślę, że Unia Europejska jest w jakiś sposób zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszego kraju. W związku z tym, że już pojawiały się głosy o wspólnej europejskiej armii, a podstawą dla suwerenności naszego kraju jest nie tylko jego prawo, ale również niezależna armia. Gdyby polska armia była częścią armii europejskiej, to nie byłaby w żaden sposób niezależna i stalibyśmy się po prostu federacją, a nie żadną Europą niepodległych państw. Rozumiem. A potrafiłabyś znaleźć jakiś pozytyw Unii Europejskiej? Coś, co przez te lata stało się pozytywnego dzięki Unii Europejskiej? Wiesz co, jestem w stanie znaleźć bardzo dużo plusów generalnie współpracy między krajami europejskimi, za które oczywiście jesteśmy, natomiast Unii Europejskiej nie, no bo na przykład mamy strefę Schengen, która jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, natomiast ona nie jest, wiele ludzi kojarzy ją z Unią Europejską, ale ona nie jest tożsama z Unią Europejską i to nie jest to samo, także tak naprawdę Unii Europejskiej to chyba nie jestem w stanie znaleźć żadnych plusów. Ale takiej generalnie współpracy między krajami Europy jak najbardziej. Czyli mówisz, zostajemy w układzie z Schengen, nie zostajemy w układach z Maastricht, z Lizbony, z Nicei, a po prostu wychodzimy z Unii, ale zostalibyśmy w układzie Schengen. Taką masz, rozumiem, wizję tego, jak się Polska powinna zachować. Jak najbardziej tak. Nie boisz się tego, że po wyjściu z Unii staniemy się trochę drugą Ukrainą, taką na uboczu jednak, mimo wszystko? Nie będziemy jednak mieli tej flagi Unii Europejskiej, staniemy się, można powiedzieć, wyjdziemy trochę z grupy. Możemy być zjednoczeni z Unią w jakiś sposób stowarzyszeniowy, ale wiadomo jak to jest, jednak nie będziemy na szczytach Unii Europejskiej. Nie boisz się, że zostaniemy wtedy zepchnięci na bok? Czym Polska mogłaby wtedy konkurować z gospodarką Unii Europejskiej? Ja nie wiem, czemu wszyscy z góry zakładają, że mamy jakąś wielką konflikt. Z prawej możemy sobie wziąć Rosję, albo z lewej możemy sobie wziąć Unię. Ja bym chciała, żeby Polska była Polską niezależnym krajem, który może konkurować bardzo wieloma rzeczami. Możemy chociażby po wyjściu z Unii Europejskiej obniżyć podatki dla dużych firm, tak żeby dużym firmom opłacało się przyjeżdżać i przenosić tutaj firmy, żeby Polska była rajem podatkowym i żeby firmy się tu przenosiły. Moglibyśmy na wiele, wiele, wiele sposobów konkurować z innymi krajami Europy, dlatego że w momencie, w którym wszyscy jesteśmy objęci takimi samymi regulacjami, chociażby Unia Europejska narzuca nam minimalną stawkę VAT, to nie ma konkurencji, jest stagnacja, nie ruszamy się do przodu, a konkurencja zawsze oddziałuje pozytywnie i zawsze sprawia, że i w państwie A, i w państwie B jest lepiej, dlatego że konkurencja między krajami jest rzeczą bardzo, bardzo produktywną i naprawdę myślę, że taka konkurencja zrobiłaby dobrze nie tylko Polsce, ale też i innym krajom w Europie. Jeśli się nie mylę, mówi się już o blisko 6 milionach osób, które opuściły Polskę do Niemiec, do Zjednoczonego Królestwa i do Francji, do innych krajów. Co zrobić, żeby przyciągnąć tych młodych, zdolnych, którzy wyjechali za granicę, żeby z powrotem wrócili do Polski?
stworzyć im tutaj dobre warunki do rozwoju, do bogacenia się. Przede wszystkim oczywiście obniżyć podatki, ale też generalnie zliberalizować nasze prawo. Myślę, że ludzie potrzebują do rozwoju tylko wolności do działania i świetnie poradzą, zwłaszcza, że to są bardzo często ludzie niesamowicie przedsiębiorczy czy dobrze wykształceni i wystarczy, że zobaczą, że w Polsce jest trochę lepiej i sami przyjadą i sami będą chcieli z tego korzystać. Za prowadzenie w Polsce pod wpływem marihuany grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Jeżeli wierzyć testom na THC, to testy na THC wykrywają marihuanę w przeciągu około nawet do 2 miesięcy po spożyciu, czyli w momencie, kiedy jest ona już de facto, nie ma żadnego wpływu na to, jak człowiek się zachowuje. Czy partia Korwin starałaby się w jakiś sposób dążyć do liberalizacji prawa narkotykowego w Polsce i w jakim stopniu? No, jak najbardziej. Generalnie rzecz biorąc, nie tylko jesteśmy za legalizacją marihuany, ale generalnie rzecz biorąc, uważamy, że chcącemu nie dzieje się krzywda i każdy człowiek, niezależnie od tego, jakie to są narkotyki, może sobie szkodzić tak bardzo, jak chce, to jest jego wybór, może się nawet zabić, to jest jego decyzja, jego życie i państwo jest do tego, powinno to obchodzić jego rodzinę, bliskich, a nie kraj. Także myślę, że partia Korwin nie miałaby żadnego powodu, żeby zwalczać w jakiś sposób narkotyki. Dobrym przykładem dobrych efektów takiej podobnej polityki jest chociażby Portugalia, gdzie rząd przez wiele, wiele lat starał się zwalczać gangi narkotykowe, aż po prostu zaprzestano walki i nagle spadło zużycie, nagle spadła przestępczość. Także myślę, że da się iść w dobrą stronę, liberalizując prawo. No a jeśli chodzi stricte o marihuanę, to działamy już nawet w tym momencie. Nasi posłowie dołączyli już do parlamentarnego klubu do spraw marihuany razem z posłami Lewicy i będziemy na pewno działać w tym temacie. Tutaj jako Młodzi dla Wolności Kraków i Korwin Kraków dołączyliśmy także do projektu Wolnych Konopi. Centrum Wolności jest jednym z kilkunastu miejsc na mapie Krakowa, gdzie można przyjść i podpisać petycję Wolnych Konopi. Niestety zbiórka nam się opóźniła, dlatego że taką zbiórkę podpisów mieliśmy zacząć w maju tego roku. Z wiadomych względów się nie udało. Pokrzyżowała nam oczywiście korona plany wszystkich i w każdym zakresie, ale mamy nadzieję wystartować z początkiem 2021 roku. No tak, a propos tej Portugalii, bo przyznam szczerze, Lizbona to moja ulubiona europejska stolica. Naprawdę, jak ktoś lubi spożyć, to polecam Lizbonę, praktycznie samo się wciska do kieszeni, tak więc w tym sensie bardzo, nie tylko w tym, bo piękny kraj Portugalia, wspaniałe wino, tak więc w ogóle Portugalię polecam. Dobrze, rozpocząłem wczoraj taką serię, wyjaśnij mi proszę pojęcie, co to znaczy leworządność? Bo pojawia się często w wypowiedziach, czy to posłów, na konferencjach prasowych posłów partii Korwin, w ogóle Konfederacji, zdanie, że to, co nam proponuje Unia, to jest leworządność. Bo a propos tego, że budżet ma być uzależniony od praworządności, to co to jest ta leworządność? O co to chodzi? Już generalnie rzecz biorąc, myślę, że trafiłeś na dobrą osobę, bo ja w ogóle bardzo interesuję się językiem polskim i polityczna nowomowa jest czymś absolutnie fascynującym. I tak naprawdę nowomowę polityczną mamy nie tylko z lewej strony, ale też z prawej. Myślę, że to jest podział, który jest tam jakoś zakorzeniony w naszych głowach, że prawe jest czymś dobrym, a lewe jest czymś złym.
Oczywiście w polityce się zgadzam, ale generalnie rzecz biorąc, tak jak się mówi, że on jest. Ja jestem leworęczny, tylko zaznaczę, to chyba nie jestem. Ja jestem całe życie leworęczny. Że ten mężczyzna jest prawy, to znaczy, że jest szlachetny, to znaczy, że jest odważny, to znaczy, że jest dobry. Myślę, że leworządność jest po prostu przeciwieństwem praworządności, czyli jest dużą ilością matactw, dużą ilością nieprawidłowości, marnowaniem pieniędzy, działaniem niehonorowo i myślę, że tak można by to zdefiniować. Natomiast trzeba by się oczywiście bardziej zagłębić w etymologię i zapytać też przede wszystkim osoby, które korzystają na co dzień z takiej nowomowy, co to według nich znaczy. A właśnie to uzależnienie budżetu od praworządności jest tematem arcyciekawym i mam takie pytanie, czy Polska jest krajem praworządnym dzisiaj? Wiesz co, to jest ciężkie pytanie, dlatego że to uzależnienie od praworządności, nie wiem do końca w ogóle jak jest argumentowane. Dla mnie to jest bardzo prosty sposób na odebranie nam suwerenności i bardzo, bardzo dobry sposób na kompletne wtłoczenie Polski na stałe do imperium Unii Europejskiej. Natomiast jak Czyli mówisz, że po prostu Unia Europejska dąży do tego, żeby stać się jednym państwem w przyszłości, tak uważasz? generalnie ja widzę takie odchyły, dużo w tym temacie też powiedziała Angela Merkel swego czasu i mówiła wręcz o tam silnej europejskiej armii i o federalizacji państw Europy. Także podstawową rzeczą dla suwerenności każdego państwa jest to, że najwyższą władzą powinna być władza tego państwa, dlatego że jeśli Unia Europejska decyduje, czy u nas jest praworządność, czy nie, no to nie rządzą nami Polacy, nie rządzą przez nas wybrani, przez nas politycy, tylko rządzi nami Unia Europejska. Rozumiem, rozumiem. Porozmawiamy jeszcze trochę o gospodarce. Jak powinna dzisiaj wyglądać gospodarka w czasach pandemii? Czy wciąż zamykać, działać tak, nie wiem, może się jakoś uda ograniczyć tą emisję, transmisję wirusa, czy na hura otwieramy wszystko, no i kto umrze, ten umrze tak naprawdę jak dzisiaj się powinni zachować rządzący i jak powinni oni otwierać gospodarkę w momencie pandemii koronawirusa? Oczywiście wszystkie sektory gospodarki w tym momencie powinny już być otwarte. Myślę, że najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie tak zwany model szwedzki, czyli zamknięcie osób najbardziej zagrożonych koronawirusem, czyli osób starszych i osób z chorobami współistniejącymi w domu. Oni nie powinni wychodzić. Ale też myślę, że ludziom powinno na tym zależeć, żeby nie wychodzić, tak? Moi dziadkowie chociażby nawet wtedy, kiedy seniorzy mogli się swobodnie w każdym celu przemieszczać, nie wychodzili z domu, po prostu się o siebie martwią i troszczą się o swoje zdrowie. Ludzie powinni się z powrotem tego nauczyć, że to my musimy o siebie zadbać, a nie czekać, aż przyjdzie państwo i powie nam, co zrobić, żebyśmy byli bezpieczni, tak? Musimy być w jakiś sposób niezależni i tu nasz zdrowy rozsądek powinien nam podpowiadać, co jest bezpieczne, a nie Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w TVP, tak? Natomiast jak najbardziej za otwarcie wszystkich sektorów gospodarki to jest dobry pomysł, dlatego że obawiam się, że w związku z upadającymi przedsiębiorstwami możemy wyrządzić większe straty niż nawet zwiększeniem ilości zakażeń koronawirusem. Rozumiem to. Jeszcze obiecuję przedostatnie polityczne pytanie i potem już tylko rozrywka. A mianowicie podczas ostatniego Marszu Niepodległości. A właśnie, byłaś na Marszu Niepodległości,
Nie, Tak, w Krakowie. nie, 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 nie pojechałam w tym roku na Marsz Niepodległości. Ja w Krakowie nie odbywały się żadne uroczystości poza składaniem kwiatów na grobie nieznanego żołnierza i tam byłam złożyć kwiaty, ale to było całe moje obchody święta niepodległości. A w ogóle byłaś wcześniej kiedyś na Marszu Niepodległości, czy nigdy jeszcze nie brałaś w tym udziału? Nie, jeszcze mi się nie udało, co roku planuję, ale zawsze coś mi przeszkadza. Rozumiem. To tam pośród wielu, wielu znaków pojawiło się przekreślone 447. Ja większość mojej licealnej młodości spędziłem na Kazimierzu, co prawda nie kończyłem 6 liceum, które się na Kazimierzu stricte znajduje, ale no tam powiedzmy dużo, dużo mojej młodości spędziłem. Tak prywatnie dodam, że się na pierwszą randkę umówiłem na ulicę Warszauera w moim życiu, tak więc opowiedz może, a propos właśnie tego Kazimierza i kwestii nieruchomości żydowskich, opowiedz proszę, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą, o co chodzi z tym Stop 447. O co to tak, o czym jest tak właściwie mowa w tym haśle? Po pierwsze, to nie jest w ogóle do mnie pytanie, ponieważ nie jestem w żaden sposób związana z ruchem Stop 447, ponieważ wiele osób z środowiska partii Korwin czy Konfederacji działa w ruchu Stop 447, natomiast nie jestem jedną z tych osób, więc nie mogę się po prostu wypowiadać w imieniu tego ruchu, nie mogę powiedzieć, o co dokładnie im chodzi. Generalnie chodzi o to, że tak ogólnie rzecz biorąc, jeśli ktoś kompletnie nie czai tematu. Tylko to po prostu ludzie kompletnie czasami nie wiedzą, o co chodzi. Widzą przekreślone 447. Ja słyszałem, że to jest. Ja już słyszałem od innej osoby, że to jest błąd i tam powinno być 1447 i to jest bodajże koronacja któregoś z królów, że to się komuś nie podobało. Takie totalnie po prostu irracjonalne pomysły, więc po prostu chcę, żebyś wytłumaczyła ogólnie, o co z tym chodzi. Nie, generalnie chodzi o roszczenia żydowskie względem wielu obiektów w Polsce. Tak, chociażby w Krakowie mamy oczywiście wiele, chociażby właśnie na wspomnianym przez ciebie Kazimierzu, żydowskich kamienic. Natomiast bardzo często zdarza, nawet nie bardzo często, no właściwie już nie ma takiej sytuacji, żeby prawdziwi właściciele, prawowici się zgłaszali z roszczeniami. Te roszczenia są... W większości już nie za bardzo się mogą zgłosić. Tak, no... Powiedzmy to wprost, to osoby już w znacznej większości od dawna nie żyją. To są często jacyś pociotkowie, kuzynowie, którzy nagle znaleźli jakieś papiery i nagle stwierdziliby, że taka kamienica by się im przydała. Mamy przykłady takich skutków źle przeprowadzonej reprywatyzacji, chociażby w Warszawie, która jest w ogóle już absurdem, dlatego że to nie są żadne żydowskie kamienice, tylko kamienice odbudowane po II wojnie światowej przez obywateli Polski. Także to już w ogóle inna sprawa. Natomiast generalnie chodzi o to, jak absurdalne są często te roszczenia, chociażby właśnie względem mienia, ale też finansowe względem Polski. Także jeśli ktoś chce, to polecam poczytać, może też posłuchać kogoś z tego ruchu, bo ja nie mogę się wypowiadać konkretnie, bo nie jestem z nim w żaden sposób związana. Także tyle. Okej, to już obiecuję ostatnie pytanie polityczne, bo młodzi są dzisiaj, dlatego właśnie te rozmowy staram się przeprowadzać właśnie z młodymi. Młodzi są dzisiaj i po lewej, i po prawej stronie i za 10-15 lat to wy będziecie tworzyć. Właśnie, zamierzasz być kiedyś posłanką? Tak szybko pytanie. Zamierzasz być kiedyś posłanką? Czy przyjęłabyś propozycję pojawienia się na listach Konfederacji? Nie wiem, czy chciałam być posłem. W najbliższych wyborach do parlamentu na pewno nie będę startować. Mnie w tym momencie bardziej interesuje polityka samorządowa, bo na tym się troszkę, w tym się po prostu najlepiej czuję. A właśnie... Jesteście po lewej, po prawej stronie, czy to na poziomie samorządowym, czy na przyszłości też no, polityki tej centralnej w Warszawie. Co dzisiaj może
połączyć, w sensie znaleźć, gdzie dzisiaj młodzi lewicowcy i młodzi prawicowcy mogą znaleźć nić porozumienia? Bardzo, bardzo często słyszę to pytanie w ogóle. Myślę, że my się w ogóle w wielu rzeczach zgadzamy. To znaczy, widzimy dokładnie te same problemy. Kiedy idziemy ulicą, widzimy dokładnie te same problemy, tylko że mamy diametralnie różne sposoby rozwiązywania tych problemów. W związku z tym myślę, że możemy się zgodzić na wielu polach tego, co jest do poprawy, ale nie sądzę, żebyśmy się kiedykolwiek zgodzili na temat tego, jak to naprawić. Myślę, że możemy się dogadać i nasi posłowie oczywiście próbują w sprawie tej marihuany, chociaż jeszcze parę miesięcy temu na Twitterze pani poseł Kowalskiej Federacja zaproponowała ustawę, którą by popierali, to i tak by się pod nią nie podpisali, bo byłaby zaproponowana przez Konfederację. Także nie wiem, czy uda się nam ta współpraca i czy będzie owocna, ale mam nadzieję, że tak. Okej, obiecałem już nie będzie politycznych pytań. Ostatnie pytanie, kiedy skończy się pandemia? O Boże, tyle razy już użyliśmy słowa pandemia. Mam nadzieję, że mi nie obetnie wszelkich zasięgów, bo algorytm bardzo się boi tych słów. Do jakiego kraju pojedziesz pierwszego, kiedy skończy się pandemia? No i dlaczego akurat do tego właśnie kraju? Nie znoszę podróżować, staram się nie wyjeżdżać z Polski. No to gdzie? O, to gdzie w Polsce pojechałabyś, jak się skończy pandemia i hotele będą otwarte? Na pewno do Warszawy, ze względu na to, że nasz sztab posła Konrada Berkowicza nadal nie udało się nam odwiedzić Sejmu. Asystenci nie są do Sejmu wpuszczani. Także na pewno całym sztabem i wszyscy asystenci pojadą wreszcie do Sejmu, mam nadzieję, oglądać na żywo obrady. Czyli ciągle polityczne podróże, nic, nie zamierzasz z wakacji żadnych jeszcze nie planujesz. Nie, nie. Ja myślę, że wszystko, co jest nam potrzebne, jest w Krakowie. No to super. No, ja też liczę, że to się wszystko bardzo szybko skończy i naprawdę będzie można się tym naszym pięknym Krakowem cieszyć. Dziękuję Ci bardzo za to, że poświęciłaś mi te kilkadziesiąt minut. Żegnamy się z Państwem, żegnam się z Tobą, Alicja. I dawajcie znać, proszę, drodzy widzowie, czy podobają Wam się nasze wywiady, czy podoba Wam się to, co robimy. I komentujcie, subskrybujcie, zostawiajcie łapki. Będzie bardzo miło. Jeżeli kilka tam się pojawi, naprawdę miło na serduszku i do zobaczenia. Dzięki bardzo za zaproszenie jeszcze raz. Cześć!